Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych, kurde, zmaganiach bombowych siatkówek. Jest ze mną oczywiście Wertes tutaj, Cianko. Ten otóż obecny i no dzisiaj ja. Ten otóż pan będzie zniszczony, bo ja sobie przysiągłem po ostatnim odcinku, który możecie zobaczyć sobie tam. Tam wcześniej, tam możesz zobaczyć sobie, kliknąć, tam nic ci to nie kosztuje, możesz sobie kliknąć, zobaczyć, sprawdzić odcinek. A dzisiaj tutaj, kuźwa, niszczymy konkretnie i nie ma gadania, zaczynamy od razu, tu players, klikamy elegancko, znowu Mr. Wąs i Mr. Tak, ja jestem z lewej znowu. Tak czy siak, dzisiaj cię miażdżę, no dokładnie już. Tak, on już od początku o tym wie, że on zostanie zniszczony, dokładnie. Gramy do 10, tak? Tak, gramy do 10, standardowo, nie będziemy tutaj nic kombinować, dobra. Prawda? Masz fory na wejściu. Cicho, dzisiaj tutaj, kurde, ja się niszczę bez forów żadnych, tak naprawdę, nie potrzebuję forów. Ja ci tu zrobię zaraz kałabanga i do przodu. Jak się rozkręcę, kuźwa, to nie ma przebacz, kuźwa, ta bomba będzie tańczyć, jak jej zagram, kuźwa. No. Tak już smyrało tą podłogę. Bole, kurde! Smyrało tą podłogę leciuteńko, ale jednak postanowiła jeszcze, kurde! To jest taki mały punkcik, który chciałem dać przeciwnikowi, żeby troszeczkę... Ja to mogę nazwać też punkcikiem na rozgrzewkę. Dokładnie tak, to jest punkcik na rozgrzewkę. Tak, żeby zachęcić do dalszej rozgrywki. A teraz już na poważnie. Piłeczka się toczy w moją stronę, bo mnie ewidentnie lubi, ale ja cię nie lubię, do widzenia. Możesz sobie wypuchać na połowie drugiej przeciwnika. Mnie to nie interesuje, ta wypierdzielaj, wiesz co powiedziałem. Nie chcę cię tu... Nie! Właśnie o to chodziło, i tak masz robić. Jesteśmy dogadani, nie? In touch, no. Call me, maybe. Jojo! Jojojojo! Ja wol, Mr. LJ-o. Nie! To są najgorsze piłki, pamiętajcie, nie róbcie tak, nie rozpędzajcie bomby. Dobra, na razie walka. Nie, to kurde! To jest wszystko elegancko, bez żadnego kurde problemu tutaj się... Ja wcale się nie denerwuję w sumie tutaj, wcale nie jestem zgrzany z tego powodu, ani zdyszany, to jest... Wcale nie jest stresująca gra, w ogóle nie. Powiem wam, że kuźwa, emocje są jak na zbieraniu pożyczek, kuźwa, w lecie! Rozpędzamy bombę! Gdzie mam lecieć? I teraz, no miało polecieć ładnie w kancik, niestety nie będzie, się moja nie taktyka... przypadkowe trzy piłeczki. Cicho, taktyka bombowa to jest deliść 8. A do czego to nawiązanie? Nie ważne, do takiej mało znanej gry jednej, nieważne. Tutaj jest mapa Delish, rozpoczynamy taktyka, kuźwa, która polega na osłabieniu psychiki przeciwnika, tak. Tym, że sami sobie wbijamy punkty, tak. Tak to mniej więcej ma wyglądać. Ja postanowiłem, że ja dzisiaj właśnie zniszczę otóż tego pana, ale że nie chciałem tak od razu go wpieprzać w ziemię. Postanowiłem, że to sobie tak zagramy po dżentelmeńsku, na spokojnie, bez żadnej tam spiny, gin! Tak więc w ogóle tutaj się nie denerwujemy i ogólnie bardzo się robimy i no weź w końcu to kurde przegraj! No co za picza! Teraz kusisz! Nie! Patrz, teraz podkręcona leci, a nie wie co się dzieje, a jednak odbił tyłem głowy, tak? To jest, te hełmy są całkiem dobrze sprężynowane, wypierdziele mi z tym. No. O, to nie, teraz robimy taką taktykę na przyjęcie na główeczkę elegancką, możemy sobie podkręcać troszeczkę, tylko nie zrąbaj to! Miała być kuźwa u mnie! To miała być zajebiszcza taktyka, ale nie wyszło, nieważne, to nie zawsze się udaje, to trzeba być profesjonalistą, ja na razie mam tylko 10 godzin przegranych w tą grę, więc jeszcze profesjonalistą nie jestem, ale spoko, zobaczycie, będzie dobrze. No nie! Co to było? Klawisze od... tak. Nie, co w tym momencie nasz przeciwnik myśli, że wygrywa, ponieważ bijamy sobie głupie punkty, ale nie, to tak łatwo nie jest, uwierzcie mi, że to jest wszystko część mojej zajebistej taktyki, która jest dopracowana do najmniejszego szczegółu, nie wiem o czym ja pierdzielę. Niszczymy tutaj, niszczymy za chwilkę, tylko najpierw chciałem jeszcze jeden punkcik sobie wbić, tak żeby wyrównana walka była, prawda, bo tak to by była niewyrównana, teraz już troszeczkę mi się tam omskło przez przypadek, ale teraz już wracamy spokojnie do meczu. Czyste szczęście Werteza się odzywa. Tak, dokładnie. Panie, tak, teraz już wracamy spokojnie do meczu. Tak. Twój fokus. Balansujesz tym granatem z tą bombą dosyć niebezpiecznie, ale jeszcze wybronił, no jeszcze wybronił, jeszcze mu się to udało, no kurde, ja nie miałem niestety tyle szczęścia, ile bym chciał, no ale powiedzmy, że tak, ta bomba bardzo cię lubi, no ona ewidentnie chce zostać na twojej pozycji, no weź ją, no przytul ją, no. Na ziemię, no. Jak chce się z nią, tak, czekaj, będziesz jak mi się sobą zjemie. Tak, dobra, tak więc zaciemnienie i tak dalej. Moja piłeczka taka piękna.
Tylko trochę wybucha. Nie! 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 Powiedziałem razy 3 nie i w tym momencie razy 4 już powiedziałem nie i teraz razy 5. I teraz w końcu powinna przejść na drugą połowę. I tak to mniej więcej się tutaj rozstrzyga. No jak widzicie, gra jest bardzo skomplikowana. Ja nie wiem, czy dacie radę tutaj pograć tak naprawdę, bo widzicie, jestem takim mistrzem w tą grę po prostu, że nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Ale to tak bywa, to tak bywa. To są mistrzostwa świata po prostu, bomby odbijanej przez liścia. To jest mecz o wszystko tak naprawdę. Tutaj jest mecz o honor, kuźwa, nawet nie wiem o co, o jakieś landrynki może, nie wiem. No miała być teraz ładna ścina, to było tak dobrze zaplanowane i mi żeś... Jak chcę rozkręcić, zobaczycie, ją rozkręcę. Tak, rozkręcaj, rozkręcaj, jak ci pierdutnie pod nogi, to się kuźwa dziwi. Chociaż nie masz nóg tak naprawdę. A tak, bo my jesteśmy robaczkami, zapomniałem, że nie mamy nóg w sumie. No widzicie, wormsy lubią się bawić w takie kurde różne dziwne, niebezpieczne gierki, ale w sumie tak, no rąk nie mają, nóg nie mają, to co im szkodzi? No. Czy się rozdupią na pół, czy na cztery części i tak to będzie dalej łaziło, to kuźwa, co to za różnica w ogóle? W takim razie mamy 7-5, no to jest niekorzystny, powiedziałbym, dla nas wynik, ale to jest jeszcze wszystko do ugrania, ponieważ... Are you ready? Tak, I'm ready. Przewaga przeciwnika nie jest na tyle duża, że... Jezus Maria, co tu się stało? Nie wiem, nie rozumiem tego kompletnie, ale ja to full focus wybroniłem, także nie masz spiny, ale byłem... Już mi się cieplutko zrobiło, że tak powiem, kurde, bo... Nie dziwię się, to... Taka bomba poszła. To już było niebezpieczne. Tam już w okolicach, kurde, butów mi się tam, no jakich butów, tam gdzieś powiedzmy dolnej części czegoś tam, kuźwa, ciała, co ja tam mam, kurde, mi się to tam kręciło. No ale nieźle, ja bym mógł prawie że komentować mecze, tylko może właśnie takie wormsowe. To by było całkiem spoko. No ja pierdzielę, idź mi z tą bombą. To poleciało. Tak, ta ściana po prostu była troszeczkę taka gumowata i się odbiłem od niej tak głupio. Nie wiem dlaczego w sumie tak naprawdę, ale ta bomba czasami nie chcę robić dokładnie tego, co ja chcę, no tak... Skupienie. A, full focus, dobra, teraz ja się zamykam. Właśnie, jak się zamknąłem prawie, to tak. Teraz się zamykam. Powiedz właśnie. Komuś sam nie patrz, nie? Okej? Nie, ja się będę odzywał, bo jak się nie odzywam, to jest jeszcze gorzej, więc ja się muszę... O, właśnie, tak, teraz wykorzystałem ten moment nieostrożności przeciwnika i udało mi się zdobyć punkt w bardzo czysty sposób, tak, żeby nie było. Dokładnie. Tak, no i tak jeszcze jeden punkcik. No, ewidentnie nie jestem w stanie po prostu dać... No nie mogę, no nie mogę zrobić tego przyjacielowi, no muszę mu dać wygrać, no bo jakbym miał mu nie dać wygrać, no... No widzicie, co on robi, no widzicie, co on robi, ja muszę mu dać wygrać, bo on sam się wykończy, no. A teraz gdzieś tam taka, prawda, dynamiczna piłeczka poleci i w tym momencie będzie 9-9 i ja wygram, a ewentualnie sobie spierdzielę całe życie, ale jednak jeszcze, nie? A już myślałem, że będzie 9-9. A chciałem, żeby było takie 9-9, taki decydujący, ale niestety, jak już mówiłem, dałem wygrać moją przyjacielowi. Nie potrafię być aż takim złym człowiekiem, żeby nie dać mu wygrać. Cześć, tutaj sędzia powiedział, że możemy pograć jeszcze... Do 13. Dobrze, do 13. Szczęśliwa liczba 13, tak. W takim razie ja sobie zaraz podzielę kolejną bombę, to jest tak. W ogóle nie. Sędzia stwierdził, że nieuczciwie tutaj bomby strzelałem. A, tak. Więc tutaj zobaczymy do 13. Nieuczciwe tutaj. Nieuczciwie, prawda, klipy. Przetrzymywałem ją za długo, były ściemnione chwile, dlatego. A, dokładnie, on tutaj omamił tą bombę i ona go tak lubi przez to, dlatego ona mi tak chce tutaj ładnie. Dlatego sędzia tutaj stwierdził, że nie, tak być nie może. My tutaj. Ale który. Cofamy ci punkty. Który sędzia? Ten za bombą, ten za krzakiem, czy ten za drugim krzakiem? Kurde, bo tam siedzi, nie, tam czterech sędziów siedzi, kurde. Którego ostatniego zobaczyłeś? Który się odezwał? Ja zaraz tam bombę mogę odbić w drugą stronę. Nie ma problemu, ja pierdzielę, co ja tu robię. O! Wreszcie punkcik wleciał dla mojej... Ej! O! Gdzie? Po raz kolejny. W tym momencie możemy zacząć faktycznie nasz meczek. Dobra. Tak więc widzę was wszystkich bardzo serdecznie, kurwa! Jak chcę coś powiedzieć, to mi to nie wychodzi, no. Ja chcę coś ładnie nie, zrobić. Nie, dobrze, powiesz, ale coś w międzyczasie. Tak, w międzyczasie. Się coś... Ale tu jest cały czas akcja, nawet nie ma kiedy w międzyczasie. No chciałem to do tyłu. Ej. Ja też wtedy chciałem to do tyłu i tak mi nie do końca to wyszło, ale teraz... I jeszcze raz nie to wyszło. I moje liście mnie tu nie lubią. O, właśnie, teraz gramy jeszcze jeden punkt. Ej! I w tym momencie, jeżeli... Sobie z lewej strony spadała, zazwyczaj na mnie od razu spadała. I teraz jeżeli po prostu wygramy, to tak naprawdę ja wygram i to tak naprawdę to nie, że tam Wertes miał więcej punktów. Nie, to wam się wydawało tak naprawdę, bo sędzia uznał inaczej.
sędzia uznał inaczej, że gramy do 13. Mógłbyś dać mi wygrać, ja bym się nie obraził tak naprawdę. Te liście mnie nie lubią. Gdyby były prawdziwe zasady, to już bym dawno przejrzał, bo już któryś raz odbija. No kuźwa, 10 raz tu się powinno do 3 razy grać, a ten już kurde 20 raz gdzieś tam odbija. Ja pierdzielę. Nie może, nie. I nie może przebić. No i... Byłaś stamtąd! I w tym momencie podejrzewam, że skończyliśmy ten mecz, więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. No rusz się. No rusz. No, no to musi on tak delikatnie, musi tam do... No! Jak on to wybrali, to się zgęgam, nie? No weź to szkuj w końcu, no! Nie, nie ma już! To jest błąd, którego nie można po prostu ogarnąć. Chyba, że ta piłka się do ciebie przykleiła, no to też tak może być sobie, nie? Co? Ale i tak w końcu bomba wygrała, no bo się przykleiła. Tak długo się on tam skakał i ciszczą ją w te liście, że ona się w końcu przykleiła. No, brawo dla Andrzeja! Robaki są po prostu oślizgłe i klejące, więc tak się mogło zdać, ale w końcu wygrał ten, który miał wygrać. To wcale nie było ustawiane, wcale nie, ale 13-11 myślę, że wynikało. Pokazałeś później, że jednak byłeś lepszy. Tak, dokładnie. Tak. To było parę skup takich, których nie powinno być tak naprawdę, więc to się tym w ogóle nie sugerujecie. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za bardzo czystą grę i zapraszam was oczywiście na poprzedni odcinek gdzieś tam, który możecie zobaczyć. Również była bardzo... No tutaj punkty już się nie liczą, to już nawet nie ma sensu. Tak, tam odcineczek Uwerteza macie, który jest tam wczorajszy, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście, to możecie go sobie zobaczyć. Również były wielkie emocje, no tutaj był jakiś kurwa dziwny bóg, którego w ogóle nie zrozumiem, ale powiedzmy, że tego nie widzieliśmy, tego nie było. I to tyle. Zapraszam was oczywiście na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie, tak, tutaj macie dodatkowy guziczek, kuźma, paluszek, nieważne, lajki oczywiście, komentarze, udostępnienia jakieś, możecie gdzieś tam na fejsie coś udostępnić, będę dla was bardzo, bardzo wdzięczny. SMS-kami tam do znajomych. Dokładnie, SMS, ba, ty zobacz, on taki zarobiście odcinek wrzucił, bombami się kurde napierdzielę, co, gdzie bomba, tak więc możecie podesłać i wtedy będzie bardzo tak. Fajnie, się z wami żegnam, był ze mną jeszcze raz Wertes, ej. I żegnamy się z wami, trzymajcie się na razie, bicuć dla was oczywiście na koniec, no. I pa, pa. Cześć. Hej, hej. Hej.